Cześć! Dziś po raz kolejny spotkamy się z bardzo ciekawą postacią ze świata futbolu. Polakiem, który w wieku 20 lat został skautem Manchesteru City, a wcześniej otworzył własną akademię piłkarską. Jakub Bokiej jako nastoletni chłopiec zdecydował się na wyjazd wraz ze swoim ojcem do Wielkiej Brytanii. Wtedy marzył o wielkiej karierze piłkarskiej. Miałem też dużo szczęścia na pewno, bo od razu po moim przyjeździe do miasta Leeds zaczynałem w jednej z drużyn Sunday League, czyli tej takiej ligi podwórkowej, można powiedzieć. I po pierwszym meczu zostałem zeskautowany przez jednego ze skautów Leeds United i tak zaczęło się wszystko. Niestety, plany o zostaniu wielkim piłkarzem przekreśliły problemy zdrowotne Kuby. No nie pomagało to, że jedna moja noga jest krótsza od drugiej. I przez to między innymi musiałem przestać starać się być piłkarzem. Jego przygoda z Leeds pozwoliła mu nabyć mnóstwo przydatnych kontaktów, które później wykorzystał przy swoim nowym projekcie, jakim było Polish Football Academy, czyli akademia piłkarska skierowana do polskiej młodzieży znajdującej się na Wyspach Brytyjskich. Widziałem sporo polskich akademii funkcjonujących w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę poziomem odstawały one bardzo mocno od profesjonalnych klubów. I często było tak, że w tych akademiach, które widziałem wcześniej, chłopacy mimo tego, że mieli fajny talent, że byli naprawdę dobrzy, nie mieli szans trafić do profesjonalnego klubu, bo ludzie, którzy otwierali te akademie, ani nie mieli znajomości, ani nie mieli takiej pozycji, że mogliby w tym pomóc tym zawodnikom. To też było bardzo frustrujące, bo widząc zawodników, którzy są utalentowani, a mimo tego kończąc 15 lat, bo zazwyczaj te szkółki działały gdzieś tam do 15 roku życia, oni byli skazani na to, żeby iść do pracy albo kontynuowali edukację gdzieś tam. Akademia Kuby daje ogromne możliwości młodym zawodnikom. Jakby przez to, że ja współpracuję personalnie z Manchesterem City, jesteśmy umówieni tak, że zawsze pierwszeństwo do najbardziej utalentowanych zawodników Polish Football Academy ma Manchester City. Jednak oczywiście, adepci Polish Football Academy trafiają również do innych szkółek angielskich czołowych drużyn. Jeśli mam mieć puchar za jakiś turniej i za 5 lat spojrzę na ten puchar, który będzie stał u mnie zakorzony na półce, a żaden z tych chłopaków nie będzie grał w profesjonalnej piłce, to zdaje się, że to ja popełniłem błąd, a nie ci chłopcy, bo jakby na pewno nie będzie takiej sytuacji, że będę starał się trzymać chłopaka u siebie w drużynie dla dobra drużyny, która pojedzie gdzieś tam zagrać o coś, bo to jest sprawa drugorzędna. Celem nadrzędnym jest to, aby ci zawodnicy dostawali profesjonalne kontrakty i żeby jak najszybciej znajdowali się w profesjonalnej piłce. Prężny rozwój Polish Football Academy spowodował, że Kubą zaczęły interesować się poważne kluby. Najpierw przyjął propozycję pracy jako scout w Leeds United. Później pojawiła się oferta z Manchesteru City i jak sam mówi, takim klubom się nie odmawia. Jest to na pewno praca, gdzie telefon nie przestaje dzwonić. SMS-y ciągle przychodzą i trzeba być tak naprawdę dostępnym 24 godziny na dobę. Dużo podróży. Mało się sypia, aczkolwiek na pewno największym plusem jest to, że jest to twoja pasja i po prostu oglądasz młodych chłopaków i starasz się znajdować tych nowych. Na co zwracasz uwagę przy ocenie zawodnika? Czy nadaje się do klubu? Zwracam uwagę na bardzo dużo rzeczy. Jestem też uczulony na szczegóły, jestem uczulony na szacunek, to jak zawodnik zachowuje się względem swojego trenera, względem chłopaków z drużyny, względem rodziców. To ciekawe też, szczególnie w Manchester City, często to nie umiejętności odgrywają największą rolę, a właśnie mentalność i tak naprawdę to, jak są odporni na wszystko, co dzieje się wokół nich. Mieliśmy taki przykład, chłopak 12-letni, wyróżniał się nieprawdopodobnie w rozgrywkach amatorskich lub półamatorskich. Byłem święcie przekonany, że jest to materiał na zawodnika, który może naprawdę otrzymać profesjonalny kontrakt w Manchester City,
ale po przyjechaniu nie potrafił podać piłki na 5 metrów. Niewątpliwie pozytywną stroną pracy Kuby Bokieja jest możliwość poznawania dawnych oraz obecnych gwiazd piłki nożnej. Większość zawodników z topu zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Ze względu na właśnie na tą skromność, że nie obnosili się, nie starali pokazać się tego, że są naprawdę gdzieś tam dużymi zawodnikami albo nawet legendami w swoich klubach, czy tak jak Wayne Rooney, legenda reprezentacji Anglii. Kilku zawodników zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Na pewno Wayne Rooney, który podszedł, zamieniliśmy kilka zdań. Dla mnie to był absolutny szok, biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka lat temu miałem tylko możliwość oglądania go w telewizji. Na pewno z tej światowej czołówki świetne wrażenie robi na mnie też Mateusz Klich, który jest ambasadorem Polish Football Academy, który zawsze, kiedy trzeba coś pomóc, czy powiedzieć na treningu, czy złożyć autografy dla chłopaków, to zawsze jest, zawsze nam pomaga i też to bardzo doceniam. Na dziś to już wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić na mój film, który pojawił się na kanale Zawód Typer. Za chwilę odnośnik do niego znajdzie się tutaj. W tym filmie prezentuję piłkarzy, którzy mieli okazję grać w drużynach prowadzonych przez swoich ojców. Przykładem może być Luka Zidane oraz Zinedine Zidane. Na dziś to już wszystko i do zobaczenia.